Siemaneczko, Alas, Life in Poland, także witam na moim najnowszym vlogu, jeśli jesteś pierwszy raz, zostaw łapeczkę dla mojej motywacji. Zasubskrybuj, jeśli Ci się u mnie podoba, no i oczywiście skomentuj, jeśli będziesz chciał skomentować dzisiejszy odcinek. No dobra, moi kochani, tak jak obiecałem wcześniej i w szociku Was przygotowałem na to, że dzisiaj będzie odcineczek specjalny, może się wypowiem troszkę o swoich odczuciach, jakże w innym temacie, jak zakład karny. Zakład karny, to proszę, moi kochani widzowie, jest specyficzne miejsce, do którego bardzo łatwo trafić w codziennym nawet życiu. Także każdemu może się noga powinąć z takiego lub z innego względu, lub być pomówionym, lub po prostu zbieg okoliczności i możecie tam trafić, tak? Także, moi kochani, przejdźmy do meritum, także porozmawiamy o moich odczuciach w zakładzie karnym. Także, żebyście mieli obraz tego, może bardziej trochę opowiem swoją historię. Byśmy musieli się cofnąć do roku 2012, gdzie zostałem zatrzymany za swoje wyczyny, tak zwany artykuł 280, rozbój lub napad, jak to woli. No i przyjechali, że tak powiem, panowie, no i wzięli mnie tak jak stałem w laczkach i sobie wzięli na, że tak powiem, dołek, przesłuchanie. Zostałem podejrzany o dokonanie rozboju, tak, także się przyniosłem po prostu. Pierwsze uderzenie jest przedzakładowe, to jest tak zwany dołek, także odczucia na dołku. No co, no wrzucony sam, niemiłe, że tak powiem, higieny osobistej to tam nie zachowacie. Brud, smród, ogólnie to jest, wiecie, praktycznie wszyscy tam z całego miasta i inne maści po prostu się przewijają tam, inne osoby, także cały czas jest wrzucany i po prostu tam za bardzo nie ogarniają tematu, także przeżycia z dołka niemiłe. No i ciągle to, wiecie, jak już dostajesz, że tak powiem, wieczorną kolację w postaci zupy sześciu smaków, ponieważ niedaleko znajdował się areszt śledczy, do którego za chwilę miałem zostać przewieziony. Także już mniej więcej wiedziałem, jak się posiłkują więźniowie. Także to było pierwsze takie, że tak powiem, zderzenie z rzeczywistością i ze swoją, że tak powiem, pozycją, w której się znalazłem, tak? W tym momencie powiem Wam ogrom myśli. Na komendzie, jak Wam powiem, na dołku, pod względem, no wiadomo, no, gdzieś tam dają Ci trzy zapałki, tak, jeśli masz papierosy, to tam Ci dadzą papierosy, żebyś po prostu się uspokoił, tak, zostawiają Cię samego i tylko biorą Cię tam na ewentualne czynności pobrania odcisków palców lub przesłuchanie, nie? Jeśli chcesz, to już na komendzie, na takim etapie postępowania już tam, że tak powiem, wyjaśniać. Ale przejdźmy do wjazdu na zakład karny. No to liczmy, w moim przypadku dołek zaliczyłem 72 godziny, ponieważ zatrzymali mnie akurat w piątek i zanim decyzją sądu musiałem poczekać do poniedziałku, także decyzją o zastosowaniu aresztu, tak, według mojej osoby. Także przedłużenie prokuratorskie do 72 godzin, wiadomo, jakiś ten, i po prostu trafiłem do aresztu na pierwsze 3 miesiące. Powiem Wam, że pierwsze wejście, moje odczucia, ściany płaczą, smutek, wiecie, jak te stare takie szkoły, nie? Takie, wiecie, pomalowane do połowy białym, wybiałkowane tylko i olejną, tak, wiecie, nie? Takie wchodzicie i o Jezu, co tu i las tylko na tych, wszędzie kraty, wiecie, w dzisiejszych czasach raczej rzadko się słyszało o ucieczkach, bardziej o oddaleniach z pracy wolnościowej, także ciężko w tych czasach w ogóle uciec, no jest to prawie niemożliwe, po prostu ilość systemów, ilość po prostu blokad na drodze ucieczki, no znacznie uniemożliwia po prostu gdzieś tam swobodne wydostanie się z więzienia.
No i to tyle w tym temacie. A jeśli chodzi o samo jakieś tam, wiecie, no wjeżdżacie w nowe miejsce, nikogo nie znacie, jesteście, że tak powiem, pierwszy raz lub gdzieś tam potocznie byliście gdzieś tam na dołku albo gdzieś tam trafiliście za grzywnę na parę dni na areszt, tak że mniej więcej gdzieś tam mogliście sobie skojarzyć, jak to może się gryźć, no ale to jest tylko areszt śledczy, także areszt śledczy to też taka, wiecie, przypompownia, jak dla mnie, że tak powiem, takie wyrażenie. No, przyjeżdżali na sprawę, chwilę siedzieli, jechali, także duża ilość przerzutek i wszystkiego. Przerzutki to jest zmiana celi, także potrafili nawet 2 razy dziennie zrobić przerzutkę, bo za chwilę dostali informację, że ktoś z wolności, że tak powiem, jedzie już i po prostu z mniejszej celi brali cię na większą i wrzucali ci kolejnego osadzonego 11 wieczorem na przykład, nie? Bo skądś tam sobie jechał. No ale takie pierwsze uderzenie z więzieniem, pierwsze wejście, moi kochani, no wiadomo, wierzę z wolności, jak ja to bym się zaśmiał, wysuszony, wystraszony, a tu wielcy panowie recydywiści, wiecie, poćwiczone, pojedzone, no i wiadomo tam, no bo w więzieniu, jakby to powiedzieć, no mnie wrzucali na normalne cele, nie, ze względu na artykuł i na wagę czynu, nie? Także mnie tam gdzieś tam na normalne cele wrzucali, nigdy nie miałem tam jakichś, wiecie, tych, kurczę, jakby to powiedzieć, domowych ninży, bo różnie to bywa za te artykuły krzywe 207, tam alimenciarze, albo ten, bo tam już nie mówię o tej ostatniej lidze, tak jak, że tak powiem, coś tam na dzieciach, jakieś krzywe artykuły, to jest w ogóle odosobnienie, w ogóle do nich nie ma dostępu, w ogóle nie zobaczyć takiego delikwenta, ewentualnie gdzieś tam przez okno, jak go prowadzą gdzieś tam od lekarza, czy tam na świetlicę, czy na osobne widzenia, także takich delikwentów de facto no nie ujrzysz, nie zobaczysz, nie? Gdzieś tam możecie w telewizji, jak tam wam głupoty gadają, że tam o złodzieje go kurna dojadą, kryminaliści wrzucą go na cel, nie, w życiu nic takiego się nie stanie, to już nie te czasy, co kiedyś, także tacy panowie są wszystko osobno prowadzani, także tak to wygląda. No co, no dostajecie na dzień dobry. Przejdźmy do tego, do magazynu. Może przyjdzie, wjeżdżasz na Buchę, idziecie do magazynu, oczywiście, zanim wejdziecie na cele. Zanim w ogóle przyznają wam cele, bo wchodzisz na oddział po magazynie, w którym dostajesz mandżur w postaci 3 kostek do spania, 2 koce, 2 przyściółka, wiecie, zagłówek. No to co takim. Plastikowe noże, wiecie, nie? Jeśli nie macie z wolności pomocy w postaci rodziny, żony, ten, to praktycznie to całe wyposażenie będzie z wami towarzyszyć do końca wyroku. Zresztą to musi towarzyszyć z wami do końca wyroku, bo z tego będziecie się na koniec rozliczać. Także jeśli coś wam zginie lub będzie uszkodzony, będziecie za to odpowiadać finansowo na koniec. No. Także to i tak służy do ten, tylko po prostu ja, mając pomoc, że tak powiem, znajomi, rodzina mi pomagała. Także praktycznie to było na pierwszy rzut do jedzenia. Oczywiście później można pisać prośby o posiadanie swojej szklanki, wiadomo, jakieś gdzieś tam zdobycznie, bo z Polski przyjeżdżali po prostu transportami, gdzieś tam mogli posiadać na przykład, wiecie, miseczki szklane albo coś, no to się gdzieś tam kupowało w więzieniu za papierosy lub karty lub kawę, bo to jest nominał deficytowy w więzieniach. Troszkę luźno dzisiaj mówię, no takie odczucie, no takie, może na inny odcinek tam, wiesz, rozdzielimy, zapraszam zresztą na Dialogi Mistrzów, tam ziomeczek bardzo dobrze opowiada, ja troszkę inaczej, troszkę bardziej życiowo, tam fajnie, fajnie, ja bym chciał też tak opowiedzieć wam, ale po prostu nie jestem takim mówcą i tak elokwentnie bym tego wam nie opowiedział, jestem prostym chłopakiem z ulicy, który nauczył się tymi rąkami budowlanki i po prostu tak sobie teraz radzę w życiu. Ponieważ było to miejsce, gdzie można było sobie dużo rzeczy przemyśleć dużo rzeczy przemyśleć pod względem swojego życia, co można naprawić, jakie wartości można ulepszyć w swoich cechach charakteru, czy tam życiowe jakieś tam drogi powybierać sobie. Także to jest najlepsze miejsce jak dla mnie, jeśli ktoś chce, do
No co, ćwiczenia umysłu i ciała to jest tam najlepsze chyba miejsce. Oczywiście umysł w postaci czytaniu książek, również czytałem, czy tam zaciągałem wiedzy. Także, no ale to też widzicie, to jest pomoc w wolności, bo gazetki to, jeśli ktoś nie ma pomocy, no to gazetka jest tylko ekspres, ewentualnie pomorska. Akurat tutaj u nas rejonowo, no gazeta jest jedna na oddział dawana, także jakieś tam wiadomości, coś tam, mimo tego braku telewizora na celi, bo jeśli ktoś nie ma swojego, nie sugerujcie się, wszystko co posiadacie jest praktycznie wasze, telewizor jest wasz, czajnik jest wasz, wszystko jest wasze, grzałka jest wasza, wszystko jest wasze, jeśli nie macie na to funduszy, lub po prostu ktoś wam tego nie dostarczy z wolności, albo nie wpłaci pieniążków na owe rzeczy, no to niestety nie będziecie tego posiadać. Dlatego mówiłem, że w kwestii magazynowej dostajecie po prostu swój mandżur. On jest z wami do końca, przez cały wyrok, ale jeśli nie macie pomocy, no to de facto tylko z tego będziecie korzystać. I to, co po prostu zakład karny przewiduje na przydział miesięczny w postaci takiego małego kremiku, równie małego szamponiku, gdzie dla normalnej osoby na wolności to jest de facto na jedno albo dwa kąpania max. A tu ci mówią, że to masz na miesiąc. To już jest po prostu uderzenie takie, a jakość tych produktów, no powiem tak, no jakbym się wodą mył, albo z tym, z bańką dla dzieci, o, to jest szamponik taki. To w takiej postaci to wyglądało. No i oczywiście jakiś tam przydział skarpetek, również bielizny, także był, tak, dwie koszulki chyba na rok. T-shirty, nie? Dwa t-shirty na rok, spodenki z krótkimi nogawkami, chyba jedne, chyba bodajże na 1,5 roku, czy też na rok, nie wiem, nie pamiętam, nie powiem wam, jak było już parę zakładów karnych i raz dawali na rok, raz dawali, no to zależy też od magazynu, od dyrektora i wszystkiego, jak ustali po prostu wymianę po prostu rzeczy kadziennych, nie? No i tak to wygląda, moi kochani, ale no i że tak powiem, jesteśmy już z mandżurem, no to udajemy się na oddział. No to i udajemy się na oddział. Oczywiście jeszcze raz na dyżurce kipisz, oczywiście witam was pan oddziałowy, którego nie znacie. I na dzień dobry ktoś wam tam każe po raz kolejny, nie dość, że się na komendzie obnażyliście. No i po raz to powiem wam tak. Do tego trzeba się przyzwyczaić, naprawdę, nie? To jest. No jesteście no wszędzie, no wszędzie. Ja już się śmiałem, że jak cipem daj sobie takie kurna zrobię na ten. I tak tylko ciach, nie? Żeby było łatwiej. Naprawdę tak męczą tym, powiem wam, wszędzie. Czasem są tak uparci, że widzisz na świetlicy, idziesz na świetlicę, wychodzisz z celi, kipisz. I wychodzisz ze świetlicy kipisz. Ja dziękuję, nie wierzę, kurde. Po prostu no, łamią was tak psychicznie, nie? Łamią was jeszcze. Zero zainteresowania, stajesz się statystycznym numerkiem na początku. Oczywiście zanim cię oddziałowi poznają, jesteś statystycznym numerkiem, nie jesteś panem Arkadiuszem H. Tylko jesteś statystycznym numerkiem. No i przechodzimy sobie teraz do wychowawcy, który rozmieszcza, że tak powiem, osadzonego na oddziale. Czyli za kratą gdzieś tam mamy pana wychowawcę, do którego się udajemy. Macie szybką pogawędkę 5-minutową z panem wychowawcą. Tylko witamy. Takie teksty, wiecie, z uśmiechem na twarzy. Witamy nowego osadzonego. Statystyczny numerek pan 007, Arkadiusz, cela numer 13, zapraszamy. No i lecicie sobie pod celę. Tam i tam się świat, powiem wam, zmienia. Uczycie się nowego języka, jest na wszystko, zamienniki są, osadzeni są różni. Tak jak ziomeczek tam, że tak powiem, przewinął na swoich filmach, też bym to podzielił na cztery kategorie typu zgradziki. Małolaci, ja, czyli złodzieje,
No i osoby grypsujące również bym chyba tam na dwie albo trzy podkategorie jeszcze podzielił, no bo to jest niesamowite, co tam się czasem dzieje, no ale to jest temat już tam, że tak powiem, tabu, nie będę takich rzeczy rozstrzygał na wolności, ani tam opowiadał, bo to jest bez sensu, ale ogólnie są osoby grypsujące, złodzieje, no małolaci, wiadomo, jest jakieś tam drobne przestępstwa, których też byśmy mogli podpiąć pod złodziei, no i zgredziki, no i czwarta tam kadego, no kurczę, no czwarta najgorsza, tam wiecie, nie, o co chodzi, nie? Gwałciciele i pedofile i wszystko inne, to tam już grupa najgorsza, to tam w ogóle o nich nie dyskutuję w więzieniu, po prostu ich nie ma dla mnie, nie? Tacy osoby po prostu nie istnieją. Dla mnie staram się w ogóle nawet nie ten, nie? I dobrze, że są izolowani i bardzo dobrze. No, oczywiście na OZ-cie gdzieś tam się słyszało, ale to tam takie niepotwierdzone. Tamten siedzi za to gdzieś tam z Polski, ale to po prostu albo było gadanie, że tak powiem, osadzonych. A za chwilę idą i od niego czekoladę biorą, albo pożyczają tytoń, także nie wnikam, dlatego mówię, ta kategoria dla mnie się nie liczy. Oczywiście możecie zobaczyć sobie na innych kanałach, tam są bardziej tematy rozszerzone o zakładzie, ja po prostu ogólnikowo mówię, tak jak ten, no wiadomo, no, tak jak jest podział kategorii grypsujący złodziej i ten, oczywiście hierarchia na celi również jest. Osoby grypsujące mają dolne kolejki zazwyczaj, nie sprzątają celi od tego po prostu, no tak jest od zawsze, choć, no, choć jest, tak jest, no dobra, no a po tego są zgredziki, no wiadomo, gdzieś tam ktoś tam za papierosa, oczywiście złodzieje, albo tam normalni chłopacy, także każdy ogarnia, na celi jest hierarchia, wszystko jest ustalone, tak jak powinno być, także no jest, wiecie o co chodzi. No wchodzicie na te z wolności, no to jest ta chwila takiego strachu. Powiem wam, że ja pierwszy 1,5 roku to się próbowałem odnaleźć, bo mówię o tym tak swobodnie. Przesiedziałem 8 lat w więzieniu od dechy do dechy i po prostu podchodzę do tego teraz znacznie inne spojrzenie mam na to wszystko. Jak dla mnie to jest marnotrawstwo czasu tam. Że tak powiem, pojęcie resocjalizacja to jest chyba pojęcie dla magika, bo wszyscy o tym gadają, a nikt tego nie widział. Wniosków nagrodowych to, że powiem wam, na zamku teraz to chyba jak kot napłakał, dostają nieliczni, albo wiadomo za co, coś za coś, o. Także no jest ciężko teraz, powiem wam, że inny świat, masakra, jeszcze siedzisz tam, jeszcze problemy na wolności. W więzieniu przeżywałem rozwód. Także jest niemiło, po prostu to jest miejsce, gdzie ci nikt nie pomoże. Oczywiście jakieś tam wsparcie rodziny jest bardzo ważne, ale ogólnie siedzisz tam sam ze swoimi myślami. Wokół ciebie masz wiele historii podobnych do swojej, choć nie zawsze. Można tam spotkać normalne osoby, normalne, że tak powiem, normalnych obywateli, którym się noga powinęła, i są również tacy, którzy po 15-16 razy tam wracają, także no jest miks, powiem wam taki, że trzeba to przeżyć, powiem wam, że ciężko nawet mi, bynajmniej się o tym gada, przeżyłem swoje, że tak powiem, do 5. roku, spojrząc teraz na to wstecz. W miarę szybko mi leciało przy wyroku 8-letnim 5 lat. Powiem wam takie, to było chyba takie wdrążenie się, żeby te ostatnie 3 lata to już tak jakbyś tam mieszkał. Bynajmniej ja tak odczuwałem, nie? Bo pierwsze 1,5 roku, wiecie, takie niewiadome było, jaki wyrok. Jedna sankcja, druga sankcja. Ja pierwsze widzenie z kimkolwiek miałem po miesiącu. Nie, ale ewentualnie pierwszy przyszedł adwokat, także no mówię, pierwsze 1,5 roku
Niemiło wspominam dużo przeżytek, ciężkie chwile rozłąki z rodziną, takie pierwsze uderzenie, wiecie o co chodzi. Sami nie wiecie, kiedy macie koniec kary, siedzicie i musicie czekać, żeby się w ogóle dowiedzieć, czy kiedy, na co się nastawić w ogóle, czy ja dostanę rok, dwa, a może nie wiem, wyjdę za chwilę, a może dogadam się na cokolwiek. Wiecie, pierwsze półtora roku w moim przypadku było zupełnie takim galimatias, nie wiesz na czym stoisz, także po półtora roku pokończyłem się sprawie, gdzieś tam znałem wyrok po prostu końcowy, że mamy rok 2012, a mój koniec kary jest 2020, połowa, nie? Prawie 2021, gdzieś tam wyrok łączny, troszkę ściągnęli te 5 miesięcy. Także mówię, no kosmos, nie? I jeszcze odnaleźć się w nowym świecie, gdzie macie zamienniki na wszystko, na sztućce, na miski, na, nie wiem, podłogę, na sufit jest słońcem, podłoga jest plażą, nie wiem, miska jest Biedronką, się staje, ręka staje się Witą. Także wiecie, no to jest to, co się dzieje z człowiekiem w środku, w głowie, nie polecam nikomu. I albo sobie po prostu z tym poradzisz dzięki wsparciu rodziny, albo będziesz miał ciężko, albo ci się tak poprzestała w głowie, że nie wiem, niektórzy tam wracają, także znów wychodzą, bo popełniają przestępstwa te same, także nie wiem, różnie się z psychiką ludzką potrafi zadziać tam. A jeśli chodzi o pomoc administracji jako takim, większość chyba, duża część chyba, takim miałem odczucie, duża część właśnie klawiszy, panów oddziałowych, chyba powinna już przyjść na emeryturę, powiem wam szczerze, że to już osoby są, bo już takich nie zmienisz. To już jest, że tak powiem, komunistyczne jeszcze podejście i to, co widziałem ze swojej obserwacji wieloletniej, że jak był przyjmowany na przykład nowy oddziałowy, czy tam grupka nowych oddziałowych, jeszcze z początku jako tako, gdzieś tam jak na spacery, bo wiadomo, każdy nowy oddziałowy zaczyna od początku kariery, także pierwszy jest tak zwany dociągusem, czyli doprowadza na spacery, doprowadza na widzenia, i to tak się odbywa, czyli, że tak powiem, największy kontakt ma w tym momencie z osadzonymi, ponieważ godzinę jest z nimi praktycznie na spacerze lub prowadzi grupkę osadzonych i po prostu, no, jakby to nie było, jakieś tam rozmowy wynikają, tak? Także tak to wygląda, a z perspektywy siedzenia po prostu, im dłużej pracują, tym mi się wydaje, że ten system ich psuje, tak? I gdzieś tam na przykład już spotykasz takiego pana oddziałowego za 2 lata, to ten pan oddziałowy już nie jest tym samym panem oddziałowym, tylko tak jakby, no jest inny, jakby to rzecz ujmując, no jest inny, już jest taki zjedzony przez system, jakbym to delikatnie mógł powiedzieć. Tak jak chyba ta służba zdrowia w więzieniu jest chyba zjedzona przez system, ponieważ jej w ogóle nie ma. Jak dla mnie szczęście w nieszczęściu moim, że wjeżdżając do więzienia miałem tylko chyba 2 ubytki w zębach, także od razu sobie to zrobiłem w postaci wyrwania, bo jak się nasłuchałem, że u dentysty można HCV-y, kurcze, albo jakieś inne choroby typu C dostawać, tak, lub HIV-y, albo inne, bo nie myją ten, to o Jezu, aż człowiek się boi iść do dentysty w takim miejscu. Także na wałach na szczęście nic mi nie było, później jeździłem na garach, także na garach, no, czyli rozwoziłem posiłki. A jeśli chodzi o służbę zdrowia, jedna tabletka na wszystko, paracetamol, złota tabletka, na wszystkie choroby, jakie byś nie miał, także jedna tabletka. I złudne jest słuchanie głupiego gadania na wolności, że więźniowie mają szybszy dostęp do specjalisty niż tutaj ludzie na wolności, albo którzy muszą za
ciężkie zarobione pieniądze płacić, żeby się dostać do lekarza, a więźniowie mają tam na wyciągnięcie ręki. No moi kochani, z tymi specjalistami to bym się kłócił, bo tak jak moi oglądający wielokrotnie mówią, że jeśli jest fachowiec jeden od wszystkiego, to znaczy, że nie umie nic. No i tam jest w sumie lekarz też jeden od wszystkiego i on ci wystawia, nie wiem, jakieś na wokandy, na wszystko, jakieś tam obszerny w karze, na stan zdrowia, no to no, w dużej części nie mają w ogóle pojęcia, co tak naprawdę jest więźniowi. Ewentualnie, jeśli już jest naprawdę kryzysowa sytuacja, to więzień jest pakowany i jedzie na szpital wolnościowy lub jest przewożony do jednostki, gdzie jest po prostu oddział szpitalki i tam sobie odleży, aż się poprawi. No żartobliwe, no mówię, ja na to teraz całkiem inaczej patrzę, powiem wam. Ja się śmieję z tego systemu, co tam jest, bo powiem wam, że wychodząc tu wmawiają ludziom takie bzdury, czego tam ludzie nie mają, a tak naprawdę to tam ludzie są traktowani jak bydło. To, co oni tam dają ludziom do jedzenia, to uwierzcie mi, swojemu psu byście nie dali, bo byście się bali, że go otrujecie. Tak tam wygląda. Dla wagi, mięsa, ważne mięso, o tyle. Ale to mięso, to przy chwili, my się śmieliśmy, że to mięso przy chwili chodziło na podwórku. Wczoraj jeszcze chodziło na podwórku. Ledwie, chore, schorowane. No to w bułce tartej. No w bułce tartej. Dla wagi. Spotkałem się z... To było najlepsze. Radio ten, betoniara odpalona. Podaję jadłospis i... kotlet schabowy sojowy. Co to jest za kotlet? Przychodzą na to takie trzy dziurki schabowe. Sojowe, przepraszam, trzy wiórki takie sojowe. To gdzie ten schabowy? No i to tak żartobliwe. Tak samo przeszliśmy do jedzenia. Ilość jedzenia w moim odczuciu. Ja chodziłem 3 miesiące bite w dzień głodny. Po wejściu z wolności do więzienia 3 miesiące bite głodny chodziłem. Mimo, że miałem tam jakąś tam delikatną pomoc, chodziłem głodny, uwierzcie mi. A ci, co bez pomocy, to chyba, nie wiem, masakra. Nie polecam nikomu. Z głodu jadłem, zrobiłem sobie zupę kiślową z tego chleba. Chleb sobie podarłem na kawałki i z kiślem zrobiłem, żeby zjeść, żeby zabić głód. Bo mi jeden kisiel został, a do wypiski 2 dni. I tylko chleb stary był na celi, jeden kisiel. Nikt nie miał. Z reguły było tak, że tylko ja na przykład na 5 osób miałem pomoc. Tylko ja miałem telewizor, tylko ja miałem czajnik. Nie chwaląc się na przykład, ale po prostu tak tam jest. Tak, tam jest. I że tak powiem, podejście oddziałowych lub wychowawców, trwając na przykład, jeśli jesteś normalnym obywatelem, idziesz po pomoc, nie uzyskujesz jej. Oni cię szufladkują. Jak społeczeństwo szufladkuje takie osoby, tak oni ciebie szufladkują. Co ty chciałeś? Nie mam czasu. Nara. Tak to wygląda. Ja mam 80 na oddziale, nie jesteś sam. Jak będę miał chwilę, to zobaczę. Miesiąc później prośby ginęły gdzieś tam, zanikały się, pisałeś o prośbę, potrafiłem zaginąć. No ciężko. Pierwszy rok czasu w ogóle telefonu, nie miałem dostępu do telefonu. Nie, pierwsze półtora roku w sankcji. Pierwsze zadzwoniłem po 10 miesiącach, dosłownie mi uchylili jedną sankcję, ale odsiadywałem wyrok, bo miałem tam wcześniej w zawieszeniu, odsiadywałem wyrok i przez tydzień dzwoniłem i druga sankcja do innych zarzutów, no masakra i z powrotem na śledczek, nie? A już miało być tak dobrze. No, także nie polecam, no widzicie, tam przekierowuję moich widzów. Ja dzisiaj tak swobodnie sobie pogadałem, pół godzinki z wami.
Na temat tego nie polecam, nie propagujmy tego. Trzymajmy się prawa, widzicie, oglądacie mnie na co dzień. Moje odczucia tam do ziomeczka na Dialogi Mistrzów zapraszam. Tam proszę zasubskrybować, dzwoneczek, tam bardzo dobrze opowiada. Ja dzisiaj troszkę na luźno swoje odczucia. Na temat wokand więzienia chyba nie ma. Bynajmniej ja siedziałem oddechy do dechy z 8 lat, 2 miesięcy mniej więcej, do 60 dni w apelacyjnym, jak się odwoływałem. 3 miesiące do końca miałem, jak stanęłem na wokandę, później się odwołałem od tego, bo nie dostałem i w Gdańsku mi podtrzymali. Nie, ja w wokandy nie wierzę. I powiem wam, że i pracowałem na wolności, i miałem wyjścia KO na koniec, 6 lat na zamku, 2 lata na koniec na OZ-cie. Nie byłem na żadnej przepustce, ale wokandy też nie dostałem, nie? A pracę wolności wolniłem. Dlatego mówię, ale to sobie musiałem wywalczyć, że tak powiem, na koniec, no bo nie chcieli mi dać. A po prostu o swoje trzeba walczyć i gdzieś tam po prostu interwencja jeszcze z zewnątrz, to tamto, no i jakoś się tam dało po prostu przepchnąć to i po prostu poszedłem, tak? Ale ogólnie nie wierzcie coś takiego, że wokandy są, raczej się nie nastawiajcie. Oczywiście nie mówię, że nie ma do końca, tak? Może być tym jeden na 100, który dostanie. No ale ogólnie patrząc na statystyki, ile więźniów pisze, a ilu przyznają, także jest jak jest, nie? Także moje zdanie jest takie, że ja tam nie wierzę. Może dlatego, że nie dostałem, nie wiem, być może ktoś dostał, niech się cieszy, także super. No i co? No i tak to wygląda, moi kochani. No mówię, co tam jeszcze było? Prysznic 7 minut. Na przykład, masz 7 minut na prysznic, bo lubię, masz ciepłą wodę 7 minut i ci zakręcam. I nieważne w jakim stanie stoisz, kurwa, jest zakręcone. Cele były różne, od dwuosobowych siedziałem po 11 osób, po 11 osobowe. Od zamków po OZ-y, o R2, nie? R2, bo ja na recydywie siedziałem. R3 nie dostałem nigdy. Nawet się nie starałem. Ja się już cieszyłem z tego, że L2 dostałem. Starałem się o L2, żeby mi otworzyli. Ciągle mówili wagaczyny, coś tam. I ogólnie na garach też jeździłem, a nie ma, że tak powiem, chętnych nawet do pracy w więzieniu. No bo jeśli zakład nie daje nic od siebie i tak samo system nie daje nic od siebie w postaci wokand, nie wiem, jakichś wniosków nagrodowych, to tamto, no to jest małe zainteresowanie wtedy, że tak powiem, tego małego społeczeństwa w zakładzie karnym, żeby się resocjalizować. Powiedzcie, sami oni to nakręcają, jak dla mnie, nie dając nic, no bo jak można wrzucić 11 osób na celę, otwierając ją tylko do posiłków i nie wiem, rano i 2 razy dziennie jest pielęgniarka z lekami, jeśli ktoś odbiera, to jest 3 razy do posiłków, 2 razy do leków, raz do wizytacji, raz do kipiszu i raz do spaceru i ewentualnie raz na świetlicę, nie? To tylko się otwiera tak na chwilę, ale z innymi sprawami to wy nie wyskakujcie, moi kochani, nie? Jak oddziałowy krzyczy na świetlicę, a ty mu, że tak powiem, czym innym głowę zawracać, no to jest klapa zamknięta przed nosem. Także nie ma co się denerwować, bo tak jest. No. Tak jest, no i dlatego mówię, to jest takie podejście, widzicie, no chociaż, nie wiem, byście mdleli cokolwiek, nie, bo on teraz inne czynności obsługuje. No, takie jeszcze, że tak powiem, wulgarnie się co niektórzy odzywają, nie? Dobra, bo się odcineczek strasznie długi zrobił, moi kochani. Jeszcze raz niedługo taki sam odcinek nagram, a ja zapraszam jeszcze raz wszystkich do tego pana. Do tego pana zapraszam i lecimy. Także do zobaczenia z następnym vlogiem. Także mam nadzieję, że tym razem ze spaceru albo z budowlanki coś, bo ruszyliśmy te łazieneczki. No i zacznie się teraz duża inwestycja, także bądźcie ze mną. Dzięki
za subskrypcję, za łapeczkę w górę i dzięki za komentarz, że byłeś, zobaczyłeś do końca i postanowiłeś to skomentować. Także dzięki jeszcze raz i do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Ara.